Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z Joanną Burną z Akademii Finansów i Biznesu w Istula, inicjatorką programu MBA Women in Leadership i założycielką Leaders Institute na temat głosowania kobiet w wyborach parlamentarnych i obecnej sytuacji politycznej w kraju. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Niedawno odbyły się wybory parlamentarne, które pomimo zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy dają opozycji realne szanse na przejęcie władzy. I jak to skomentujesz? Jak to skomentuję? Jako wykładowczyni PR-u i marketingu politycznego, jako obywatelka, jako kobieta, postaram się zawrzeć te wszystkie perspektywy, ponieważ nie sposób mówić o tych ostatnich wyborach w oderwaniu od którejkolwiek z tych ról, które na szczęście przyszło mi w życiu pełnić, czy też z którymi się po prostu identyfikuję jako człowiek, jako osoba. Po pierwsze, to znakomita frekwencja, coś, co jest takim, powiedziałabym, nawet źródłem wzruszenia, co trwa już od ponad tygodnia w naszym kraju, co jest rzeczywiście czymś niespotykanym dotąd od 1989 roku, zupełnie przełomowym. I to jest coś, co cieszy mnie najbardziej, ta ogólnospołeczna mobilizacja na miarę wszechczasów, można tak powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście cieszy mnie zwycięstwo bloku progresywnego, bloku proeuropejskiego, ponieważ jestem Polką, jestem Europejką. Cieszy mnie zwycięstwo bloku, który stawia na prawa człowieka, na prawa kobiet. Prawa kobiet są prawami człowieka. Także ze wszech miar jestem zadowolona z wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych. Natomiast oczywiście ten entuzjazm nie powinien przesłaniać przede wszystkim takiego racjonalnego podejścia i bardzo ambitnego podejścia, jeżeli chodzi o adresowanie spraw, które teraz powinny się znaleźć na agendzie przyszłego rządu, ale tu już nie będę wyprzedzała pewnie kolejnych pytań. Właśnie, jeżeli chodzi o to, co powiedziałaś, że prawa kobiet też są prawami człowieka, jeżeli się weźmie pod uwagę, jak po ugrupowania, które będą tworzyły przyszłą koalicję właśnie do tych spraw, Trzecia Droga, Lewica i Koalicja Obywatelska, to tu wrzuciłbym ten przysłowiowy kamyczek do ogródka, mianowicie, czy nie obawiasz się, że w wyniku spraw światopoglądowych przyszły rząd może właśnie, to może być pewna taka bariera, że tak to ujmę, w sprawie Kość niezgody nawet można by było już chyba teraz może być zaryzykować. bariera, żeby te sprawy w ramach wcielania tych spraw, jak aborcja, związki partnerskie, spraw, które interesują de facto wiele grup społecznych. Zgadza się. No już teraz widać, że są oczywiście różnice. My oczywiście spodziewaliśmy się tego, że takie różnice będą wybrzmiewać, bo nie sposób oczekiwać tożsamego podejścia do spraw aborcji lewicy i na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast mam nadzieję, że znów to powtórzę, prawa człowieka nie będą przedmiotem jakiegoś konsensusu, jakiegoś referendum, bo i takie przecież padały propozycje. Nie wyobrażam sobie przeprowadzania referendum w sprawie fundamentalnych praw człowieka. Więc mam nadzieję, że te, jak to określiłeś, sprawy światopoglądowe, chociaż uważam, że no nie jest to najszczęśliwsze określenie. Wiem, że tak to funkcjonuje w życiu publicznym i to nie jest żaden przytyk do ciebie. Natomiast no, we mnie jest dużo niezgody po prostu na traktowanie praw kobiet jako jakichś kwestii, które mogą różnić jakiegoś właśnie takiego wstępu do szukania tego wszystkiego, co nas dzieli, do odwoływania się do sumienia i tak dalej. Myślę, że mamy tyle ważnych spraw do załatwienia, że tak fundamentalne sprawy, jak właśnie prawa kobiet, prawa człowieka, powinny być po prostu załatwione chciałabym, abyśmy skoncentrowali się na gospodarce, na zawracaniu w stronę Unii Europejskiej, bo przecież oddaliliśmy się bardzo. Mam nadzieję, że
zarówno liderzy polityczni, ci nieprzekonani albo ci, którzy już dziś deklarują, że w tej sprawie będą mieli odrębne zdanie, posłuchają też głosu swoich wyborców, bo są jasne przesłanki ku temu, że wyborcy na przykład trzeciej drogi mają zdecydowanie bardziej liberalny stosunek do kwestii związanych z aborcją niż na przykład prezes PSL-u, więc do tego serdecznie bym ich zachęcała. Przede wszystkim wsłuchać się w głosy wyborców, przede wszystkim wsłuchać się w głosy kobiet, bo to kobiety w cudzysłowie załatwiły taki, a nie inny wynik tych wyborów parlamentarnych. Jak wiemy, frekwencja kobiet była absolutnie rekordowa, była też wyższa niż frekwencja mężczyzn. Tak więc kobiety swoją robotę zrobiły i oddały władzę w ręce ugrupowań, które mają zagwarantować nam powrót do szacunku do praw człowieka, praw kobiet. I właśnie, jeżeli chodzi o tą frekwencję wśród kobiet, ogólna frekwencja wyniosła ponad 74%, a wśród kobiet ponad 73%. I co w Twojej ocenie powinna zrobić przyszła ekipa rządząca, żeby, tak jak już trochę to powiedziałaś, żeby nie zmarnować takiego potencjału, żeby nie zmarnować poparcia wyborców, wyborczyń w tym wypadku? Przede wszystkim załatwienie tych wszystkich kwestii, o których powiedziałam. Liberalizacja prawa aborcyjnego. Co więcej, mamy do wdrożenia szereg inicjatyw związanych z prawodawstwem unijnym. Mamy do zaimplementowania unijną dyrektywę, która mówi o płci niedoreprezentowanej w zarządach, spółkach giełdowych. Deadline na wprowadzenie zapisów tej dyrektywy to jest koniec czerwca 2026 roku. I oczywiście wiemy, że ona się odnosi właśnie do władz spółek giełdowych, do biznesu. Natomiast myślę, że klimat wokół kobiet, jaki będzie budowany właśnie przez ugrupowanie rządzące, jest również bardzo ważne. To jest do wykonania ambitne zadanie i myślę, że jeżeli przyszły rząd składałby się na przykład w 50% z kobiet, które będą pełniły, które będą obejmowały taki, to również będzie dobry sygnał dla całej, że tak powiem, kaskady zarządczej, dla biznesu, dla organizacji pozarządowych, dla świata nauki także, gdzie tu też rola kobiet jest wciąż niewystarczająca i nie są eksponowane w sposób wystarczający. Także spodziewam się przede wszystkim postawienia na wyrównywanie szans i zarówno w przywództwie, tak i w dostępie do edukacji, w minimalizowaniu wykluczenia infrastrukturalnego także, bo z tym też się borykamy. To też stanowi dalej w Polsce barierę wejścia na przykład na rynek pracy wśród kobiet. To też przyczynia się do dezaktywizacji zawodowej kobiet. Ja w ogóle w takim swoim, powiedziałabym, wymarzonym scenariuszu chciałabym zobaczyć TEKE, ministerstwo, które będzie dedykowane właśnie równości płci, wyrównywaniu szans, budowaniu inkluzywności, bo przecież kobiety wnoszą zupełnie nową, inną perspektywę, która dziś jest bardziej niż kiedykolwiek potrzebna w polskich realiach, także w odniesieniu do tego, co się dzieje na arenie europejskiej, globalnej. Mamy rozszerzający się konflikt w Izraelu, w Palestynie, w Strefie Gazy, mamy wojnę u naszych granic. To wszystko są wyzwania, które wymagają spojrzenia na dotychczasowo funkcjonujące paradygmaty zupełnie innego spojrzenia, takiego bardziej holistycznego, ale też przywództwa opartego na empatii i takiego, które też pozwala na emocje, bo doskonale widzieliśmy, co miało miejsce w tej kampanii wyborczej. To była rzeczywiście jedna z najbardziej brutalnych, jak nie najbardziej brutalna kampania wyborów parlamentarnych i rzeczywiście te emocje bardzo często brały górę, ale przecież my doskonale wiemy, że emocje w polityce
To nie tylko czarny PR, to nie tylko misinformacja, dezinformacja, manipulacja, to także powinno być takie zaopiekowanie, to także powinna być dbałość o zdrowie psychiczne, mentalne Polek i Polaków, dzieci, młodzieży. To są największe wyzwania, z którymi teraz w takiej sferze właśnie emocjonalnej, duchowej, mentalnej powinniśmy się zmierzyć. I myślę, że rola kobiet tutaj jest absolutnie nie do przecenienia. Jak widzimy, kobiety są bardzo odpowiedzialne, kobiety są bardzo empatyczne, kobiety myślą przede wszystkim z takim przekonaniem i z taką uważnością w odniesieniu do przyszłych pokoleń. I myślę, że najlepszym tego dowodem jest właśnie ta znakomita frekwencja, o której tutaj dzisiaj mówimy. I trochę bym wrócił do tego, co wcześniej powiedziałeś, mianowicie o wysłuchanie polityków właśnie przez wyborców. Wcześniej kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale mianowicie jak sądzisz, czy politycy właśnie będą chcieli się wsłuchać w głos swoich wyborców? No to jest pytanie oczywiście trudne, ponieważ na takim gruncie kampanijnym czy w czasie właśnie takim tuż powyborczym wiemy, że zupełnie inaczej wygląda ta narracja, zupełnie inna jest uważność na to, co mają do powiedzenia wyborcy, ale też moment jest absolutnie przełomowy. Jesteśmy po 8 latach rządów, które no, były dość dalekie od takiej uważności na to, co mają do powiedzenia wszystkie strony sceny politycznej, wszyscy wyborcy. Myślę, że dziś powinniśmy postawić przede wszystkim na odbudowywanie tego, co zostało nam zabrane, na takie poczucie wspólnotowości, poczucie jedności. Przez wszystkie przypadki, przez ostatnie lata odmienialiśmy słowo polaryzacja. Tej polaryzacji myślę, że już dość. I tutaj odniosę się do tego hasła wyborczego trzeciej drogi, dość kłótni. Myślę, że między innymi to hasło przyczyniło się do tego, że ta koalicja otrzymała taki, a nie inny wynik. My rzeczywiście jesteśmy bardzo podzieleni. Te podziały są niesamowicie głębokie, ale z drugiej strony wierzę, że ta mobilizacja też pokazuje, że jesteśmy otwarci na to, aby te podziały zacząć zasypywać. Także myślę, że wsłuchanie się w głosy wyborczyń i wyborców jest po prostu konieczne i niezależnie od tego, kto będzie formował rząd, kto tę władzę obejmie, czy to będzie taki czy inny kandydat, ma do odegrania naprawdę historyczną misję, bo to nie chodzi tylko o przejęcie władzy i o obsadzenie stanowisk ministerialnych. Tu jest naprawdę taka, powiedziałabym, epokowa misja polegająca na zjednoczeniu ponownym całego społeczeństwa, co oczywiście będzie olbrzymim wyzwaniem i mamy tego wszyscy, myślę, świadomość. I tu nawiązałbym trochę do znów wróciłbym do kobiet, mianowicie współorganizowałaś kampanię profrekwencyjną skierowaną do kobiet i właśnie jaki wpływ miała ona na udział kobiet w wyborach? Dziękuję za to pytanie. Bardzo się cieszę, że ono padło, bo być może współorganizowałam, to jest trochę za duże słowo. Ja byłam częścią tej kampanii i bardzo skromnie zawsze do tego podchodzę, ponieważ to była kampania, która była tak oddolna, tak bardzo demokratyczna i tak szanująca wkład i pracę każdej z członkiń i członków też tej kampanii, że to jest coś naprawdę niebywałego. Ja się jeszcze z taką kampanią nie spotkałam w swoim życiu, kiedy zaczynałyśmy w ogóle rozmowy na temat stworzenia czegoś, co jest, uwaga, apolityczne, bo rzeczywiście obroniłyśmy do samego końca i dalej ta kampania trwa, to nie jest tak, że my się z nią jakoś żegnamy, obroniłyśmy naprawdę ten wątek apolityczny. Naturalnie każda z nas ma swoje poglądy, sympatie polityczne, natomiast co było główną zaletą tej kampanii, to rzeczywiście ta apolityczność. I proszę mi wierzyć, nawet na naszych wewnętrznych grupach, w których się komunikowałyśmy, nie było rozmów na tematy stricte polityczne. Od samego początku było to skoncentrowane na takim działaniu organicznym.
W zespole Kobiet na Wybory było tak naprawdę przez cały okres trwania tej kampanii 60 takich bardzo zaangażowanych kobiet. Inicjatorką całej kampanii jest Katarzyna Rosenfeld, kobieta, liderka bardzo dobrze osadzona w biznesie, z niesamowitym doświadczeniem. Organizatorką takiej pracy, powiedziałabym, od A do Z, całej strategii, implementacji także tej strategii jest Olga Adamkiewicz. I wymienię jeszcze jedną osobę, Magdalena Sobkowiak, która odpowiadała za PR i kontakty z mediami, ponieważ też wykonała niesamowitą, absolutnie tytaniczną pracę. Nie będę wymieniać oczywiście wszystkich nazw, na to po prostu nie mamy czasu, ale to jest to takie trio, ten trzon kampanii, bez którego na pewno nie byłoby tego sukcesu. I chcę się podzielić danymi. Przygotowałam sobie, wypisałam dane, bo tych danych jest cała masa, ale to jest coś naprawdę niebywałego, co myślę, że warto przytoczyć. Słuchajcie, na pokładzie Kobiet na Wybory mamy 100, miałyśmy 107 organizacji, 260 firm dołączyło do tej kampanii, a przypominam, że była to kampania pro bono. Żadna z nas pracujących przy tej kampanii nie otrzymała złotówki za swoją pracę. Pojawiłyśmy się w 285 lokalizacjach tak zwanych out of home, czyli w różnego typu miejsca, gdzie można było na przykład zawiesić nasze banery na przystankach autobusowych, na różnego typu słupach. W kampanię zaangażowało się 365 osób publicznych, osób, które do tej pory bardzo często w ogóle nie wypowiadało się na sprawy nawet nie polityczne, na sprawy społeczne w ogóle. Więc to jest olbrzymi sukces i olbrzymi zasób. I rzeczywiście, kiedy uruchomiłyśmy taką akcję Głosuję, bo i tam wszyscy ci influencerzy, te influencerki mówiły o swoich motywacjach, dlaczego idą głosować i nominowały kolejne osoby do przystąpienia do tej akcji, rzeczywiście to była lawina. Można powiedzieć, że to stało się w jakimś takim pozytywnym sensie zaraźliwe i już na pewnym etapie ilość influencerów, którzy dołączali do tej akcji, była na tyle imponująca, że nawet nie nadążałyśmy czasami ze śledzeniem tego wszystkiego. W 40 dni zbudowałyśmy milionowy zasięg organiczny. Miałyśmy ponad 1000, dokładnie 1060 ambasadorek i ambasadorów w całej kampanii w całym kraju. 134 artystki i artystów przygotowało dla nas plakaty, grafiki, różnego typu prace plastyczne, które były promowane też w naszych mediach społecznościowych. To naprawdę jest wielki wynik i ja myślę, że zdecydowanie patrząc na skalę i zasięgi tego, jakie budowałyśmy na przykład na Instagramie, na LinkedInie, na Facebooku, ale także na TikToku, który przecież odegrał olbrzymią rolę także w tych wyborach, czy za pomocą naszej strony internetowej kobietynawybory.org, myślę, że naprawdę przyczyniłyśmy się w sposób znaczny do zbudowania tak wysokiej frekwencji nie tylko wśród kobiet. Trochę bym nawiązał do tego, co powiedziałaś, mianowicie o tym, że przy kampanii pracowały kobiety o różnych poglądach i nawiązałbym do polaryzacji, o której wcześniej powiedziałaś, mianowicie biorąc pod uwagę, że w tej kampanii pracowały, w kampanii frekwencyjnej pracowały kobiety właśnie o różnych poglądach, nie było tematów politycznych, a potrafiłyście coś wspólnie zrobić, to jak sądzisz, czy w ramach walki z polaryzacją i powrotu do debaty w warunkach, w ramach cywilizowanych, to właśnie jak sądzisz, czy też da się w ramach powrotu do takiej debaty, mimo różnych poglądów, różnych polityków, czy to w ramach przyszłej koalicji rządzącej, czy też w ramach debaty z PiS-em, czy też da się coś wspólnie zrobić, tak jak wy wspólnie zrobiłyście? Ja myślę, że jest na to szansa, ponieważ
nawet obserwując te zdarzenia, które miały już miejsce wcześniej za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, tam też były widoczne różnice w postrzeganiu niektórych kwestii przez kobiety i mężczyzn właśnie z obozu rządzącego. Więc myślę, że jest na to na pewno szansa. Kwestia oczywiście tego, jak podejdzie już sama opozycja do formowania rządu i do współpracy. Na pewno pojawi się wątek rozliczeń i tego oczywiście nie unikniemy, ale myślę sobie, że naprawdę jest potencjał do tego, aby współdziałać także z kobietami z drugiej strony sceny politycznej. Bo pamiętamy, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno też szczyciło się takim otwarciem na rodzinę, dbałością o bezpieczeństwo rodziny. I takie polityki właśnie, polityki społeczne, polityki wokół zdrowia, myślę, że są czymś, co powinno być absolutnie ponad podziałami. No, ogromna dziedzina, jaką jest edukacja, niewątpliwie także. To są dziedziny, które są bliskie, myślę, każdej kobiecie i jest zdecydowanie przestrzeń na to, aby w tych dziedzinach właśnie współdziałać i rzeczywiście wypracowywać najlepsze rozwiązania. Ja głęboko wierzę w taki ponad rozsądek, ponad podziałami. Być może jestem idealistką, ale jest we mnie takie przekonanie, że to jest ten moment, aby przede wszystkim tego spróbować. I myślę, że tutaj inicjatywa powinna zostać podniesiona także po tej opozycyjnej stronie, aby te kwestie rzeczywiście adresować w jak najszerszy sposób z wykorzystaniem spojrzenia z różnych stron sceny politycznej. I właśnie, jeżeli chodzi o te polityki społeczne, to co twoim zdaniem opozycja powinna lub czego nie powinna zrobić, żeby nie zmarnować tak dużego poparcia właśnie kobiet? No, tutaj nie powiem nic oryginalnego, powtórzę to, co powiedziałam wcześniej. Oczywiście kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego jest kwestią absolutnie fundamentalną. Kwestia przemocy wobec kobiet, która jest zjawiskiem niestety bardzo częstym w Polsce. Kwestia bezpieczeństwa kobiet u lekarza, kwestia bezpieczeństwa samych lekarzy, no to są kwestie absolutnie fundamentalne. Jeżeli tutaj nie zadzieje się jakaś radykalna zmiana powodująca diametralną poprawę sytuacji i wzrost takiego poczucia bezpieczeństwa, wzrost poczucia, że takiej świadomości i poczucia, że jesteśmy w dobrych rękach, że możemy się czuć bezpiecznie, jeżeli raportujemy na przykład akty przemocy na posterunku policji, że możemy czuć się bezpiecznie w gabinecie lekarskim. To są kwestie fundamentalne, które nie powinny podlegać absolutnie żadnej dyskusji w kraju, który leży w sercu Europy i mam nadzieję, że będzie dążył do tego, aby wrócić na taką rolę jednego z kluczowych liderów Unii Europejskiej. I wróciłbym jeszcze do frekwencji. Frekwencja największa od 1989 roku. I jak sądzisz, czy w wyniku, jeżeli weźmie się pod uwagę właśnie ten czynnik, to jak sądzisz, czy jako społeczeństwo staliśmy się jeszcze bardziej obywatelscy? No, miejmy nadzieję, że to nie był taki jednorazowy zryw, bo zawsze jest takie ryzyko, że to było rzeczywiście jakieś wydarzenie takie jednorazowe i teraz trochę emocje opadły, zapał okrzepnie i w kolejnych wyborach już może nie być tak różowo, tak pozytywnie. Natomiast ja głęboko wierzę w coś, co chyba jest przełomem, jeżeli chodzi o takie zaangażowanie też młodszego elektoratu. Widok tych młodych ludzi, którzy stali w tych kolejkach i oczywiście przy okazji świetnie się przy tym bawili, ale mimo wszystko stali i marzli czasem do godzin nocnych, jest coś, co mnie osobiście napawa bardzo dużym optymizmem i mam nadzieję, że coś w nas drgnęło i że coś w nas ruszyło i wcale nie są konieczne zmiany polegające na wprowadzeniu na przykład obowiązkowego udziału w wyborach, jak to ma miejsce w niektórych krajach chociażby Europy Zachodniej.
Także chcę wierzyć i z tą wiarą pragnę siebie pozostawić, że to nie jest taki jednorazowy zryw, że rzeczywiście coś się w nas obudziło i będziemy dążyć do odbudowania tej wspólnoty także. A bardzo często, co mnie też bardzo się podobało, co miało miejsce w tej kampanii, to takie odwoływanie się do tego, że udział w głosowaniu to nie jest tylko obowiązek. I to bardzo często wybrzmiewało też w mediach społecznościowych, wśród osób, które dzieliły się właśnie swoimi motywacjami, dla których idą na wybory. Mianowicie to jest przywilej, to jest przyjemność, to jest celebracja, to jest święto i ja chciałabym, abyśmy właśnie w takich kategoriach i też z wykorzystywaniem takich emocji o tym wszystkim mówili, nie jako o nudnym obowiązku, nie jako o czymś, co po prostu trzeba raz na jakiś czas odhaczyć, ale o takiej celebracji możliwości samostanowienia, bo to jest przecież znów fundamentalne prawo każdej i każdego z nas i myślę, że nie damy sobie tego nigdy odebrać. Jak przyszła władza powinna zagospodarować obywateli na rzecz naprawy państwa? Przede wszystkim konsultacje społeczne. Wiem, że to brzmi być może jak taki trochę wyświechtany frazes, natomiast ludzie chcą nie tylko być słuchani, ale i wysłuchani. Umiejętność aktywnego słuchania jest dziś kluczową kompetencją przyszłości i na to powinniśmy bardzo mocno postawić. Te spotkania, które odbywają się tak cyklicznie w trakcie kampanii wyborczej, które były prowadzone regularnie zarówno przez Prawo i Sprawiedliwość, Koalicję Obywatelską, inne komitety wyborcze, to nie może być coś, co przechodzi do historii. Ja chciałabym, abyśmy dalej rozmawiali, aby politycy dalej jeździli po kraju i wypytywali wyborców, wyborczynie, co im leży na sercu, z czym się borykają, bo tak jak wspomniałam, ludzie potrzebują tego, aby ich wysłuchać. I znów po okresie bardzo kryzysowym, okresie pandemii, po jeszcze trwającej przecież wojnie u naszych granic, jest to ogromne poczucie niepewności i strachu o przyszłość. I mam nadzieję, że także na takim gruncie właśnie emocjonalnym, mentalnym to zostanie zaadresowane. Myślę, że potrzeba takiej dużej dojrzałości i takiego naprawdę holistycznego spojrzenia na kwestię zarządzania państwem, nie tylko z perspektywy ekonomii, nie tylko z perspektywy wskaźników ekonomicznych, nie tylko z perspektywy umów międzynarodowych, które nas wiążą, ale także na takim gruncie mentalnym. I myślę, że to też powinno być takim przedmiotem pogłębionej dyskusji właśnie w zakresie odbudowywania takiej formy psychicznej nawet też Polek i Polaków. Kwestie zaopiekowania zdrowia psychicznego dzieci. To jest absolutny fundament i mam nadzieję, że polskie społeczeństwo będzie miało takie poczucie, że jest u siebie, że tu przestaje być duszno, że każda i każdy z nas ma prawo wypowiedzieć swoje potrzeby, ma prawo mówić o swoim lęku, ma prawo mówić o kwestiach, które są dla niej i dla niego ważne, niezależnie od tego, jakie reprezentuje poglądy polityczne. Także podsumowując, konsultacje społeczne, objazd po kraju, kontynuacja tych działań, powoływanie zespołów parlamentarnych, które rzeczywiście pracują w określonych dziedzinach, które rzeczywiście dopraszają do tej debaty, do wypracowywania rozwiązań legislacyjnych z udziałem najlepszych ekspertów, praktyków we wszystkich dziedzinach. I być może trochę bym do tego nawiązał, być może wszedłbym trochę w polemikę, mianowicie tylko, czy w Twojej ocenie opozycja jest w stanie, może nawet inaczej, PiS pokazał, że jest w stanie prowadzić kampanię przez 4 lata,
Ale czy w Twojej ocenie opozycja jest w stanie właśnie prowadzić taką kampanię przez 4 lata? No, opozycja ma duży potencjał, co zostało udowodnione chociażby poprzez te rezultaty, poprzez wyniki wyborów parlamentarnych. Myślę, że mają zasoby ludzkie. Na pewno są partie, które będą musiały się zacząć budować, bo jak obserwuję niektóre z nich, to być może teraz następuje taki etap troszeczkę zadyszki, bo ten sukces też okazał się czymś, co było dosyć niespodziewane. Mówię tutaj na przykład o trzeciej drodze. Także, no, drodzy Państwo, przed nami wybory na wiosnę, wybory samorządowe, do których trzeba już dziś zacząć się przygotowywać, już dziś tworzyć listy, już dziś myśleć o strategii, a przede wszystkim pozyskiwać odpowiednich kandydatów, odpowiednie kandydatki na listy wyborcze. Później wybory parlamentarne. Także to już nie jest pytanie, czy opozycja jest w stanie uciągnąć ten stały tryb kampanii, bo ta kampania już trwa. My jesteśmy już w kolejnej kampanii teraz, mimo że nie mamy jeszcze zbudowanego nowego rządu. Kampania już trwa. Kampania samorządowa już trwa, kampania europejska już trwa, czy nam się to podoba, czy nie. Musimy stanąć na rzęsach przez te najbliższe pół roku, ale znów chciałabym, aby to mimo wszystko nie ograniczało się do czasu kampanii wyborczej. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że liderzy polityczni będą zaangażowani w zupełnie inne kwestie, będą obejmowali teki ministerialne, będą wyzwania w takiej sferze, powiedziałabym, centralnej. Natomiast gorąco zachęcałabym do tego, aby budować struktury, sieć wsparcia i taką otwartość na dialog na gruncie lokalnym. My dziś powinniśmy wymagać od wszystkich posłanek i posłów regularnych spotkań, od wszystkich kandydatek, kandydatów do wyborów samorządowych regularnych spotkań. Tak samo z europosłami i z europosłankami. Czy dziś ktokolwiek rozlicza europosłanki, europosłów z tego, ile na przykład odbyli rozmów z uczniami liceów, szkół podstawowych, ze studentami, gdzie edukowali młode społeczeństwo na temat wartości Unii Europejskiej? Akcesja Polski do Unii Europejskiej miała miejsce w 2004 roku. Dzisiejsi 20-latkowie nie pamiętają czasów sprzed Unii Europejskiej. A tę wiedzę, to przywiązanie do fundamentalnych wartości właśnie europejskich buduje się przecież przez edukację. Więc każda i każdy z nas, ale też z nas obywatelek, obywateli, ale też polityczek i polityków ma do zrobienia określoną robotę, z której powinni być rozliczani. I zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, mianowicie pierwsze posiedzenie Sejmu i próba powołania rządu dopiero w połowie, ma nastąpić dopiero w połowie listopada. I jak sądzisz, czy prezydent zdecyduje się w pierwszym kroku powierzyć tą misję opozycji? To jest bardzo ciekawe pytanie. Zastanawiałam się, czy dzisiaj ono padnie, bo rzeczywiście na ten moment no, można powiedzieć, że jest to z jednej strony wronienie fosów, z drugiej strony no, dochodzą nas różne przesłuchy dotyczące tego, jak prezydent potraktował reprezentantki, reprezentantów różnych komitetów, więc no, możemy gdybać, ale ja nie chciałabym spekulować akurat w tym zakresie. Poczekajmy, myślę, że tak naprawdę niewiele to zmieni w takim ostatecznym rozrachunku. To ja być może zadam jeszcze trochę takie spekulacyjne pytanie, mianowicie prezydent zapowiedział, że w pierwszym kroku powierzy, że misję tworzenia rządu Zjednoczonej Prawicy, co prawdopodobnie zakończy się klęską ze względu na arytmetykę sejmową. I jak sądzisz, czy
Prezydent, żeby ratować swój obóz polityczny, może zdecydować się na rozwiązanie parlamentu i ogłoszenie nowych wyborów parlamentarnych, przyspieszonych wyborów parlamentarnych. No myślę, że taki scenariusz spotkałby się z tak dużym oporem społecznym i przyniósłby prezydentowi tak długoterminowe, negatywne konsekwencje, że na taki scenariusz się nie zdecyduje. Dlaczego? Myślę, że to jest dla niego bardzo duże ryzyko, które wykluczałoby go z pretendowania na przykład do jakichś międzynarodowych funkcji, jeżeli takie ma aspiracje. I już na sam koniec. Naprawa państwa na bardzo wielu obszarach. I czy nie obawiasz się, że wyzwania, które stoją przed przyszłą władzą, mogą ją przerosnąć, a niezadowolenie społeczne może mogą wykorzystać gorsi populiści, na przykład Konfederacja lub to, co spisuje, lub to, co spisu zostanie? Zgadza się, jesteśmy w bardzo trudnym momencie i historii, i gospodarczo. Też wiemy, że przed nami ogromne wyzwania. Poza tym, taki powiedziałabym, klimat globalny też, no, krótko mówiąc, nie jest sprzyjający, więc naturalnie są we mnie takie obawy. Natomiast myślę, że jest też w nas taka duża dojrzałość społeczna mimo wszystko. Ja wiem, że już się pojawiają grupy społeczne, które pragną implementacji swoich różnych przywilejów i będą bardzo skrupulatnie rozliczać przyszłą władzę także. Natomiast choćby dziś słyszałam w radiu informację oczywiście o podniesieniu cen na stacjach paliw i robiono taką sondę, pytano kierowców, jak na to reagują. No więc jest zrozumienie dla podniesienia tych cen, po prostu ludzie się z tym już na pewien sposób liczą, że jest niejako kara za taki, a nie inny wynik wyborów i patrzą na to wszystko już trochę z takim, powiedziałabym, przymrużeniem oka. Natomiast na jak długo starczy im takiej cierpliwości, no to już jest inne pytanie. Myślę, że teraz jesteśmy w takim okresie przejściowym i też nie do końca wiemy, jak to wszystko się poukłada, nie do końca wiemy, jaki będzie podział ministerstw. Za wcześnie jest prorokować, jakie będą nastroje społeczne. Na pewno wyzwania, jakie stoją przed przyszłym rządem, są na ogromną skalę. Myślę, że to będzie chyba najtrudniejsza kadencja w dziejach demokratycznej Polski. Co właśnie przyszły rząd powinien zrobić, żeby działania, które będzie wcielał w życie, decyzje, które będzie podejmował, żeby mówić obywatelom, dlaczego to robi i jakie będą z tego konsekwencje i ewentualnie jakie będą z tego korzyści? Odnosząc się być może do takiego środowiska języka biznesu, no to pytanie dotyka bardzo mocno kwestii związanych z zarządzaniem zmianą. Zarządzanie każdą zmianą wymaga całej kaskady komunikacji. My wiemy, że te procesy w Polsce bardzo często kulały, mówiąc kolokwialnie. To znaczy zmiany były ogłaszane w sposób taki dosyć hierarchiczny, być może autokratyczny nawet czasem. Tak jak wspomniałam, konsultacje społeczne, przede wszystkim wysłuchanie, przede wszystkim eksperci, przede wszystkim uważność na potrzeby ludzi. To jest coś, co jest kluczowe, natomiast doskonale wiemy, że na koniec dnia po prostu trzeba czasem podejmować decyzje niepopularne. Myślę, że każde ministerstwo powinno w swoich zasobach mieć osoby odpowiedzialne za komunikację. Nie tylko w aspekcie komunikacji PR-owej, medialnej. Powinny mieć dedykowanych ekspertów, którzy będą pracowali nad kaskadą komunikacyjną dotyczącą wdrażanych zmian. Nad konsultacjami ze wszystkimi interesariuszami konkretnych zmian. Nad informowaniem o kolejnych krokach milowych w wypracowywanych politykach.
nad adresowaniem także ryzyk, które na różnych etapach się pojawiają. My czasem działamy trochę na zasadzie wrzucenia bomby i zobaczymy, co się dzieje, prawda? I albo robimy krok do przodu, albo robimy krok w tył. To nie jest nowoczesne zarządzanie, to nie jest przywództwo na miarę XXI wieku. Mam nadzieję, że taka dojrzałość wśród naszych liderek i liderów politycznych już jest. Myślę, że na pewno do takiej lepszej komunikacji i lepszego zaopiekowania właśnie tych lęków, tych obaw, wzięcia pod uwagę udziału właśnie głosu społecznego przyczyniłaby się większa obecność kobiet w Sejmie, bo wiemy, że dziś niestety ten wskaźnik praktycznie nie drgnął. Mamy 1,1% więcej posłanek niż w poprzedniej kadencji. Jest to wynik rekordowy, ale wciąż to jest niecałe 30%, a więc 1/3 to jest zdecydowanie za mało. Bardzo dziękuję za rozmowę.